Tytany. Drzewo jest trokie, ja mam murowane mieszkanie. Tak, światło, woda, gaz, samowy. A ta czternastka pomogła teraz? Tak, czternastka pomogła. No to opał się kupił. Dużo jest pani na to? 3-4 tysiące. 4 tysiące rocznie, no to... Tak, no bo tytany, to drzewo jest trokie, ja mam murowane mieszkanie, no. Czyli można powiedzieć, że 2,5 emerytury idzie same, idzie na opał? To tak, tak. Światło, woda, gaz. Da się, że oszczędzać na takich właśnie woda, gaz, prąd, no, światło? To. Przekręca pani tak wszystko, żarówki i tak dalej, nie, wykręcone? Nie, tylko mam energooszczędne, ale... A, energooszczędne, czy pani normalnie? Tak. Jak można pomóc jeszcze emerytom? Co mógłby rząd zrobić, żeby lepiej było? No, chociaż podnieść te emerytury. Emerytury? Tak, podnieść. O ile, tak, żeby podnieść? Tą wtowia miała być ta wtowia właśnie emerytura. Właśnie, jak powinna wyglądać ta wtowia emerytura? No, no, żeby tą wtowią to już zawsze by pomogło. Ile procent powinno być tej wdowej? Aż 50%, tak, aż tam nie mówili, tak. A za granicą chyba mają, ktoś mówił mi, że... Nie wiem. To byłoby dobre, tak 50% pani by już... Tak, to by duży zastrzyk. A powiedzmy, jak to się sam, ile musi mieć teraz, żeby tak spokojnie żyć? No, jakbym miała 2,5 tysiąca, to myślę... Czy pani nie chce 4, 5, ale 2,5, żeby no, tak przeżyć jakoś spokojnie? No, to bym... Wyżał pani tak, to, tak, bo leki opłaty, żeby nie leki opłaty, właśnie, to... darmowe leki są, czy nie ma? Nie ma. Nie ma. I ja mam okulisty pan teraz, miałam zapiek i ja 300 zł za leki zapłaciłam. Same leki? Krople. Po nogę miałam chorą, to samo 100%. I ja teraz do ortopedy, bo miałam skręconą, też 100% leki. Same tam na oko, same 300 i tak, tak. Z każdym schorzeniem po 300, po 200. Ciśnienie piorę, no to są nie trokie te na nadciśnienie, to są refundowane. A służba zdrowia jak działa? Da się dostać, czy w końcu czeka pani? Kasowo, bo nie stać mnie prywatnie. No jest wisa 200-300 co najmniej było. 250. No. Ja nie wiem, czy powinno być 13 i 14. Powinna być taka kasowa. Emerytura podstawowa, żebym nie musiała się martwić, że mi ktoś za rok po zmianie rządu zabierze. Tylko ja powinna mieć taką emeryturę, żebym mogła spokojnie opłacić mieszkanie, kupić sobie leki. I żyć spokojnie, żebym nie musiała liczyć każdego grosza. A teraz pani liczy? Zaważała pani drożyzna? Tak, teraz muszę się zastanawiać, co kupić i ile. Jest jakaś partia, którą by pani poleciła, jest na kogo głosować, czy pani szuka młodych, jakichś czeka na jakoś nowego? Myślę, że powinniśmy liczyć na młodych. Młodych? Zupełnie wymienić. Czy powinno być 500+ dla wszystkich? Nie, może powinno być dla najbardziej potrzebujących, ale powinno być to inaczej rozegrane, bo są osoby, które mają partnerów, mieszkają z partnerami, a ich dochód w ogóle nie jest brany pod uwagę. A ci, co nie szukają pracy, na przykład w ogóle nie próbują nawet szukać i dostają? To jest zupełnie inna Polka, bo te osoby w ogóle nie planują się pracą, a dostają. Jak nie dostają od rządu, to pójdą do MOPS-u i też dostaną, bo MOPS jest odpowiedź. Ci ludzie też mają muszą z czegoś żyć. A naprawdę emeryt, który jest chory, przepracował 30 parę lat i mu brakuje na leki, taki nie dostał.